Pan Bóg zawsze troszczy się o każdego człowieka i także w tę wakacyjną niedzielę bardzo mocno tę troskę ukazuje, ucząc modlitwy Ojcze Nasz. Mówi się, że ta modlitwa jest streszczeniem Ewangelii, ale myślę też, że jest takim streszczeniem naszych relacji z Bogiem. Modlimy się o niebo, o chleb, o pokój, o zgodę, o to, byśmy zawsze szli Bożą drogą. Kochani, może właśnie ta dzisiejsza Ewangelia będzie w nas odnowieniem przyjaźni z Bogiem poprzez codzienne odmawianie tej modlitwy. A wtedy ta przyjaźń nie tylko się umocni, ale będzie też znakiem dla innych. Życzę sobie i wam, byśmy słuchając Ewangelii, której zawarta jest modlitwa Ojcze Nasz, odnowili w sobie prawdziwie przyjaźń z Bogiem.